O, dzień dobry wszystkim. Tak. Witam wszystkich. O matko, ile osób. Dziękuję bardzo. Hejka, hejka Julka. Kogo słownego spotkałaś? W ogóle zobaczyłam kiedyś Lexi, ale jakby nie spotkałam się z nią w taki sposób, że jakby nie podeszłam po zdjęcie, bo wtedy chyba ona jadła. Była w restauracji, więc jakby uszanowałam to. Spotkałam Miksera z ekipy, młodą Nicole. Tylko też nie robiłam zdjęcia. Jakby Blowka, z tego co mi się kojarzy. No wiadomo, Dawida, Cleo, Thompsona Barona, Vicky, Sarah James, Aletracz. Naprawdę więcej jakby osób. Więc tak. Tak, Laura będzie jeszcze w The Voice Kids. Na razie nie planuję, byłam w piątej edycji i no. Skąd naszyjnik? Dostałam go w menu. Spotkałaś Friza? Nie. To akurat mi się nie udało. I masz Karolosa. No wiecie co, no dzisiaj akurat nie ma live'a, jakby zrobię sama tak naprawdę. Więc tak. Co porobiasz? Właśnie robię live'a, bo tak naprawdę mi się nudziło i tak jakby później będę się uczyła na kartkówkę z angielskiego. Pierwszy kod. Oba, mam oba i tak naprawdę nie umiem wybrać takiego jednego ulubionego, ale tak naprawdę oba. Całuski. Całuski. Hej, Ala. Pokażesz kamienie? Ej, ale wiecie, kamienie? Nie wiem, czy chodzi o kamienie, ale jeśli chodzi o kamienie, to przemyślałam to i przed live'em bardzo chciałam wam pokazać takie moje jedne z większych, bo naprawdę bardzo chciałam kiedyś je pokazać. Więc... Będziesz dwa? Nie wiem. Zobaczę. Więc tak, malujesz się? Nie. Tylko błyszczyk, więc oczywiście kryształ górski. Ja mam takie podstawowe, no nie? Takie duże podstawowe. Takie i w ogóle chciałam je pokazać, ale że ktoś zapytał, to naprawdę jest super. Tradycyjny cytryn. Wiadomo, powodzenia na kreskówce, dziękuję. I chyba największy to jest taki ametyst. Ja je uwielbiam. Cześć, Ola! Yo! Siemanko. Jaka jest twoja ulubiona lekcja? Ja uwielbiam biologię. Uwielbiam, no bardzo lubię i naprawdę lubię WF. To takie moje ulubione. No. Kogo wolisz, Mary Jess czy Dolińską? Obie, nie umiem wybrać, jakby can you pose? Of course, dobra, więc teraz zapozujemy. A mi włosy odstają. Proszę. Pozdrawiam Bubila. Na magery solo, solo. Mam strasznie dużo próśb o dołączenie, dlatego nie wiem, czy ja dołączam dzisiaj, bo... Tak, przyjrzysz serce? Jasne. Proszę bardzo. Tak, w której klasie jesteś? W piątej. Pozdrawiam swoich fanów. Lubisz tajne świnki? Lubię. Często jakby widzę wiadomości tam. Nie jestem jakoś tam bardzo aktywna, ale często tam jakby jestem. Jakby widzę wiadomości. Hejka, jaki masz numer w dzienniku? 2. tak. Pozdrawiam Nicole. Pozdrawiam Karolinę. Do jakiej klasy chodzisz? Do 5. A, mówiłam. Chciałabyś, by Jan leciał na Eurowizję? Według mnie naprawdę wszyscy tak naprawdę dali coś z siebie. Oczywiście bardzo lubię piosenkę Jana, więc myślę, że naprawdę na Eurowizji byłoby wspaniale z nim, ale tak samo z Blanką. Jest ona naprawdę bardzo fajna. Ja trzeci. Nice. Podasz snapa? Snapa na razie nie podaję. Może jakby będę kiedyś podawała, ale na razie mam takiego dla znajomych. Pozdrawiam edyciera Podługa Flex. W ogóle oglądam twoje edyty, to jest ciekawe naprawdę. Stresowałaś się przed Eurowizją? Wiadomka. Jakby myślę, że to z tego powodu, że jakby było tam strasznie dużo ludzi. Strasznie.
I myślę, że też to było coś takiego, że jakby, no, wiedziałam, że ogląda mnie, po pierwsze, właśnie strasznie dużo osób, że, bo bałam się bardzo, że się pomylę, że jakby źle coś zrobię podczas tego występu, więc naprawdę ten stres był bardzo duży. Pozdrawiam Adama. Pozdrawiam Oliwkę. Myślałam, żeby ściąć włosy. Kiedyś myślałam, ale stwierdziłam, że nie wiem, jakbym wyglądała i też jakby bardzo lubię moje włosy, więc tak jakoś, no. Cieszysz się, że już mam 26 tysięcy. Dziękuję Wam za to, naprawdę bardzo się cieszę. Dobijamy do 30 tysięcy, mam nadzieję, bo naprawdę bardzo się cieszę. Jakby dla mnie to jest też szok, że ja przed Eurowizją bardzo chciałam mieć 10 tysięcy i to był chyba mój drugi dzień albo trzeci już w wyrywaniu i tak zobaczyłam, że wybijam 10 tysięcy. Ja się tak ucieszyłam, że po prostu nie umiecie sobie tego wyobrażać. Zapiszesz live? Zapiszę. Oglądasz TVK w tym roku? Oglądam. Dzień dobry, Ania. Oglądałam cię. I w ogóle na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą edycją, bo naprawdę osoby są tak wspaniałe, mają tak fajne głosy, że naprawdę myślę, że ta edycja zapowiada się ciekawie. Ja oglądam każdą edycję, każdy odcinek od dosłownie pierwszej edycji, więc naprawdę zamykam cię na Patrzę, patrzę. Byłaś na jakimś koncercie, o którym marzyłaś? Czy marzyłam? Ja w ogóle bardzo chcę pojechać na koncert jakiejś, nie wiem, wiecie, Ariany Grande, coś tego typu. Więc jeszcze chyba nie, ale byłam. No, byłam na jakichś tam koncertach, no nie, ale. No. Co sądzisz o Wiki, o nutach ID i od Wiki Gabor i jej kosmetykach? Naprawdę płyta jest bardzo fajna, te piosenki są mega śne. A kosmetyki są naprawdę spoko, aczkolwiek wszystkich nie używam, bo jeszcze jakby nie są dostosowane do mojego wieku, jakby ja się też nie maluję. Ale jeśli chodzi o błyszczyki, jakieś wiecie rzeczy do brwi, jakby ten żel, albo jakieś mgiełki, to naprawdę są bardzo fajne. Pozdrawiam Dominikę. Piąta edycja top. No jak? Możecie zadawać oczywiście pytania, ja postaram się odpowiedzieć na połowę tak naprawdę, bo nie wiem, czy na wszystkie mi się uda. Hi Portugal. Kto był faworytem? A nie wiem, nie umiem wybrać, kto był moim faworytem w tym, ale naprawdę bardzo właśnie podobał mi się Jan, ale naprawdę Laura jest Polakiem, jestem Polką. Przepraszam, zadałam trochę ciężkie pytanie, spoko. Ja chcę być na twoim koncercie kiedyś. Ja też chcę być na swoim. Hi Felipe, how are you? To jest tańcerz Carlosa w tym roku z Hiszpanii. Tak. Pozdrawiam wszystko, kropka, podłoga, kropka, podłoga, kropka. Super, jeśli dobrze przeczytam. Pozdrawiam. Jak masz telefon sam? iPhone SE 2022? 2020, przepraszam. Bardzo mi się podoba nowa edycja. Dawiskic. Co u ciebie słychać jak w szkole? W szkole bardzo dobrze, u mnie też naprawdę bardzo dobrze również. Hi Lea! Tańcerka. Gai. Z tego roku. O, coś mi przyleciało chyba. Możecie zadawać jakieś pytania, postaram się naprawdę odpowiedzieć. Możecie też związane z Eurowizją. W ogóle ja za równy tydzień będę miała. Cześć, Jelena! Oglądałam cię w pierwszej edycji Voice'a albo w drugiej. Nie pamiętam, w której byłaś, ale oglądałam cię i Boże, tak. I tak. Możecie zadawać pytanie odnośnie Eurowizji. Just. Gdzie Helcia? Helcia leży sobie obok mnie, wiecie co? Z boku. Mój kot. Kto cię zainspirował do śpiewania? W sumie, jakby, nie wiem co, jakby ja sama od dziecka bardzo lubiłam śpiewać, więc. O, no. Pozdrawiasz po nazwie? Pozdrawiam serdecznie Mon X Laura. Buziaki. Masz już jakieś plany na nowy singiel? Ja bym bardzo chciała. Ale co będzie, zobaczymy.
Jestem w trakcie edita, robienia edita na twoją rodzinę. O Boże, tylko ja nie mogę się doczekać tych urodzin, serio. Jaką masz na razie średnią w szkole? Ja mam 5,55 na to półrocze miałam, a teraz zmieniłem. Twój najgorszy przedmiot. Jeśli chodzi, który najmniej lubię, to wiadomo matma. Ale na przykład nie lubię geografii, jakoś mało mnie interesuje. Czy czujesz wsparcie od bączków? Jak najbardziej. Spotkałaś się z Gen Z? Jeszcze nie. Jeszcze nie, no może kiedyś się spotkam. Gdzie kukuś? A, mój pies. O, nie wiem, czy ktoś ją usłyszał, ale ona jest. Jest tu. What's up, Lara? Great. Czekajcie. Nawet chyba przyszła teraz. Chodź. Oksana. Chodź. Siema, w ogóle jest obcięta i naprawdę jest o 3 razy mniejsza. I jest cała podszuchrana, ale... No, leć. Ale co? No jest. Tak, pozdrawiam. Matka też nie lubię gry, nienawidzę. No ja dosłownie też, ja nie wiem, jakoś strasznie nudne jest to dla mnie. Ważne, że wiem, gdzie mieszkam, wiecie. To muszę kończyć, pa, pa. Pozdrawiam. Ile masz wzrostu? 135,5. Hejka, hej, rysunkowe. Cieszę się, że miałeś szansę wystąpić na Eurowizji. Ja w ogóle bardzo jestem wdzięczna wszystkim, którzy mnie doprowadzili do tego, że ja w ogóle wzięłam udział w szansie na sukces przez to, że się dodałam. Też dziękuję Wiki, że Sarze, że mi dała ten bilet. Naprawdę to było przemiłe. Eurowizja dużo mi dała, otworzyła mnie jeszcze bardziej. Poznałam wiele wspaniałych ludzi. Mam do tej pory, jak wiecie, te znajomości. Poznałam wiele różnych tradycji z innych krajów. Czy krajów chyba. Więc naprawdę... Jeśli ktoś ma takie marzenie, to naprawdę, naprawdę polecam. Lubisz technikę w szkole? Bardzo. W sensie bardzo, no, bardzo. Tylko prace plastyczne, które tam robimy, ale lubię. Cześć, Tatiana. Właśnie, co do Tatiany. A dziękuję za komentarz, że piękny syp. To będę oglądała You Can Dance w piątek. Chyba, że przełożą. Nie wiem, ale możecie mnie doinformować, kiedy ona będzie. Ale witam Ciebie. W ogóle ja strasznie lubię śledzić osoby. Jak wiecie, te na przykład z You Can Dance, z Voice'a, z Eurowizji i tego typu. Więc ja tak naprawdę połowicznie wszystkie osoby z tych wszystkich programów obserwuję. Więc to jest mega fajne. Hejka! O, nie wiem, czy widzicie kota. Widać kota. Widać, a jak... No właśnie za kilka dni, 3 miesiące do Eurowizji i to jest dla mnie... Wika też jest. Serio? Siema, Wika. Ej, nawet nie zauważyłam. Czekajcie, aż muszę... O Boże. Mój kot chichnął. To jest możliwe? Czekajcie, bo kot chce wyjść. Hej, Lila. Idź. No, ogon. Przepraszam was, ale życie z 5 zwierzętami jest jak... No właśnie. Jestem w 5 klasie. Cześć, Wika Nakielska. Witam wszystkich. Też jestem z Konina. Nice. Zrobisz room tour, jest tego bardzo dużo tych pytań, więc może na następnym live pokażę, bo nie jestem u siebie w pokoju, ale pokażę jak najbardziej, tylko żeby się tutaj nie ruszać. Ja mam ponad 10 kotów i też nie jest łatwo. O ja. Będę przyjaciółki. Mam wiele w sumie przyjaciół. Masz 5 zwierząt jakie? 2 koty, 2 psy, królika. Jaki jest twój ulubiony owoc? Uwielbiam arbuza. I tak, moje top, nie powiem ile, bo nie wiem. Ale, nie wiem, jak teraz stwierdzić. Na pewno arbuz. Lubię cytryny, ale to nie jest top. Arbuz, agrest, porzeczka. Czerwona albo biała, to obojętnie. Co jeszcze lubię? I borówki. Budym. Ja mieszkam w Koninie, ale tak dokładnie, to wolę nie mówić. Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? Biologia i...
Ulubione jedzenie w restauracji? No sushi, no. Ja mam tego klika, też fajnie. Ja jednego kota już nie wyrabiam. Ale też myślę, że osoby, które nie są jakby przyzwyczajone do tej ilości zwierząt. Ja tak naprawdę już od dziecka, odkąd miałam 6 lat, miałam wtedy 3 zwierzęta. Miałam wtedy jeszcze chomika, tego mojego tutaj, mojego glonajotka i jeszcze właśnie miałam tego dorosłego psa mojego, Gretkę, więc jestem już od dziecka jakby takiego małego brybiecia przyzwyczajona do tej wielkiej ilości zwierząt. Chodź, Fili, chodź. Chodź ty do mnie, chodź. No nie, no teraz jej nie dopuszczę, no halo. You can speak English, I don't speak Polish. Well, it's my Polish life, but I have lots of English life. And well, yeah. But now I going to speak Polish, so sorry. But if you ask me an English question, I'm gonna answer in English. Yeah. Imagine. Cię spotkać na żywo. Wiem, jak to się mówi. Na pewno się kiedyś uda. Ja chcę się spotkać w ogóle z moimi fanpage'ami i w ogóle z osobami, które by chciały. Naprawdę bardzo bym chciała. Chodź. Chodź. Siema, Tadeusz. O Boże. Siema. No już, da, nie ma ludzi tu. A, mój włos. Angielski jest cudowny. A, dziękuję. No, so let me spell it out. To jakiś w ogóle taniec tego sol, sol. Nie, nie umiem tego jak się. Do której chodzisz klasy? Do piątej B. Hello, I'm Noah. I like your music. Thank you so much. Robiliśmy sobie razem zdjęcie. O! Hej, hej, Lila! You can add colors. Well, today I get life alone, but maybe I'm gonna have life with Carlos again. It's gonna be my three or four life with Carlos, and yeah, I can't wait. Pozdrawiam Karolinę. Będą koncerty twoje, ja bym bardzo chciała, ale nie wiem. Zobaczymy. Czas pokaże. Ja dopiero żyję, ale technikum niestety. O! O matko. Współczuję. Czekajcie chwilę, muszę tylko jedną rzecz zrobić, więc wyłączy mi się jakby na chwilę ekran, ale. O, dobra, już jestem, bardzo przepraszam, ale musiałam jedną rzecz zrobić, więc. Tak. Menadżer, tak. O, dobra, już jestem, przepraszam, ale tak, masz chłopaka? Nie. Chcę spotkać, jakby ja bym bardzo chciała zrobić spotkanie, ale tak nie wiem, czy pojedynczo bym się z kimś spotkała, wiecie, żeby nikomu nie było smutno. Ale tak, pozdrawiam, Żabki Pogo Official. Tak. Ojej, co ja włączyłam? O, dobra, już jestem, przepraszam. Questions. Pytanie możecie zadawać jak najbardziej. O, dobra. O, myślałam, że mi się komentarze zepsuły, przepraszam. Przełożysz serce, jasne. Proszę. Rozumiesz coś z czeskiego? Nie. Pozdrawiam, Kowalik 8195.
Kiedy kolejny live z Karlusem? Wiecie co? Nie wiem, mogę się go zapytać dzisiaj. Słuchałaś duet? Jezu, słuchałam Ariany Dajfa. Boże, ja uwielbiam tą piosenkę. Siema, Maryla! Przepraszam. Musiałam. Przecież po angielsku, bo pięknie mówisz po angielsku. Zależy co. Nie wiem. For example, hi, my name is Lur. I'm 11. Let's be 12 years old. And 12. I'm gonna have birthday at March 8th. And I'm so excited. I'm gonna have 12. No sorry, no ja się strasznie podekscytowuję, jakby ktoś kogoś tam dołączał na live, jakby to jest mega dziwne, ale bardzo mnie to jakby cieszy. Nie, jak to się mówi, ale... Hola, Laura, mi amigos. Hola. A, ja powiedziałam hola. Hola. Tak. Can you do a half a screenshot, please? No. Masz czasami... Nie wiem, czy... A, mieszać czasem ciszę polski z angielskim. Raz na jakiś czas bardziej mam tak, że chcę coś powiedzieć, ale mam tylko po angielsku to słowo. To kompletnie umiem sobie jakby wyobrazić, jak to powiedzieć. Kiedy masz urodziny? 8 marzec, za tydzień, równy tydzień. Czy potrafisz robić serce? Umiem. Jak się czujesz, kochana? Bardzo dobrze powiem ci. A ty? Ja ogólnie dzisiaj tak dużo w sumie zrobiłam, aczkolwiek byłam w szkole, miałam śpiew oczywiście. I tak, ile będzie trwał live? Czekajcie, już ten live trwa 21 minut i 53 sekundy. Dlatego, jeśli mam być szczera, nie mam zielonego pojęcia. Ile ten, ale... Tak. Hej, Pał, hi! Pozdrawiam Zosię. Oh my god, to jasne. Postaram się ten... Ja też, ty bardzo dobrze. Masz urodziny w Dzień Kobiet? No mam. Lubisz Millie Bobby Brown? Tak. Kiedyś chyba nawet byłam... Millions Bobby's... No w jej fandomie, zresztą. Pozdrawiam... jeszcze raz. Pozdrawiam Martinę. Kojarz mnie, to ja Nadia. Kojarzę cię. Ja cię kojarzę. Umiesz hiszpański? No. Nie umiem. Jakby podstawowe takie... Podstawowe, nawet nie podstawowe. Ja umiem tylko te z live'a, Polak. Przepraszam, mój tata do mnie zadzwonił i live mi się troszeczkę. Zdobędzie się moje edycje? Tak, bardzo. Będzie live z Luną? Może się uda. Mogę ją również zapytać, bo Luną jeszcze jakoś... Nie, z Luną nie. Przepraszam, ale mój tata do mnie dzwoni. No chyba nie wie, że robię live, więc przepraszam, że tak cały czas ścina. Pozdrawiam Hanie. I tak. Dobra, masz coś po niemiecku? Żebym teraz nie pomyliła. Po niemiecku. Czekajcie, bo ja mam słowo... Jak powiedzieć coś po niemiecku? Ej, bo ja wiem. Pozdrawiam Ilonę. Jak powiedzieć po angielsku? Jak powiedzieć? Jak powiedzieć po niemiecku? Dzień dobry. Guten Morgen! Cicho. Dankeschön. Mogę cię dodać na kiepy parytasi? Oni są niejasne. Wersiatkówka czy koszykówka?
Guten Tag, guten Tag. Czy umiem co? Aha, siatkówka czy koszykówka? Ja lubię bardziej koszykówkę chyba. Tak, co, ale. Jeśli będziesz Laura. Thank you so much. Zastanawiam się, co zrobić plakat. Jasne. Pierwszy jest czarny. Ja lubię bardzo jasne kolory, więc chyba i tak, co? Ale biały, ale o 1% więcej niż czarny. Hej, Natala! Tak. U siebie uważasz siebie za sławną? Czy za sławną nie powiedziałabym, ale nie wiem, jakby ja. Nie wiem. Wiesz, Karol, to tak lubię. Czekajcie, bo usta mi. Bo nie wiem, jak to powiedzieć. Wiesz, co się lada wiem. You're so pretty. Thank you, pal. Dobra, sam się na snapie. Ale wiecie co, ja nie podałam nigdy snapa. Więc jeśli dodaliście jakąś laura.bączkiewicz na snapchacie, to nie jestem ja. To nie jestem ja. Ja nie podaję snapa. Słodki masz głos, dziękuję. Jak masz na snapie? Na razie nie podaję. I get here. Don't you know I didn't answer his phone? I just killed. Not a best idea. Serdecznie pozdrawiam. Masz TikToka? Tak, laura.bączkiewicz official. I jeśli znajdziecie konto, gdzie jest podane jeszcze Instagram w linku, to jestem ja. Don't you know I didn't ask for us. Jak leci? Super. Ulubione miasto. Czy Konin ulubione? Chyba nie. Sekso, ale lubię Konin. Ale chyba Warszawa. Może Wrocław? Nie wiem. Jakby nie byłam w wielu miastach, dlatego. Jeszcze będziesz na polskiej bardzo cię kocham. No, wiem. A gdzie teraz jesteś? Ja? W pokoju moich rodziców. Ojejko. Zdarza Alicję Szambińską. Znam się z nią z Międzynarodowego Festiwalu, który był u mnie w mieście, ale jakoś nie gadałyśmy razem chyba. Wtedy, nie wiem, to było bardzo dawno temu. Roxana, proszę cię. I kichaj. Też mam urodziny 8 marca. To już wszystkiego najlepszego. Oj. Ej, yo, Ola. Roxanko, proszę cię, bo co tutaj... O Boże. Cześć, karteczka. Jak masz na drugie imię? Ania. Ania. Mieszkać w tym czy w dom. Dom. Ola, Pablo. Mam muszę iść. Pa, pa. Też nie będę kończyła live'a, bo robię go już. Ojej. Yo, yo. Czekajcie, bo ja nie wiem. O, jest blisko. Robię live'a 26 minut, więc jak będzie już 30, mega hejka. Jak będzie 30 po, to chyba kończę, bo muszę się uczyć, ale dziękuję wszystkim, że byli na live'ie i zapiszę tego live'a z wielką chęcią. I tak, więc jak będzie, zadawajcie już szybko jakieś pytania i ja postaram się na nie odpowiedzieć, bo już mało zostało czasu. Tak to thanks. You're welcome. Więc jeśli jakieś, nie wiecie, tak tu. From Valencia to Ibiza, I think of you in a GDA.
We don't sing no melody. You got it from the Despacito. Que bonita es la pipita. Poczekaj, się uczysz do angielskiego. Hello, darling. Jeśli to już powiedziałam. If I could say this name, so sorry. Jak zapiszesz do mnie na edite. Oh my god. I love you, Larly. Co to było? We love you, Laurik. Live your me. Tak. Oj, Laura. Ja. Słucham. Whose birthday is coming? My. Ja. O, w pytaniach coś może znajdę. Leave you, thank you so much. Ile masz lat? 12 prawie. Pozdrawiam Julkę. Pokażę brązoletkę tą czerwoną. Proszę bardzo. Znam ci coś na PV. Zobaczysz? Jasne, zobaczę po live. Już będę robić? Dobra, spoko. Hi Laura, hi. Nic, staram się, nie staram. Mam trochę chore gardło. Aha, dobra. Pozdrawiam Gabrysię. Jest March 8. Can't wait. Yes, me too, so much. Kiedy masz urodziny? 8 marzec. Jak się nazywa twój pies? Roxana i Greta. Mam dwa. Slay. Slay. Też z tej przyczyny zrodziliśmy się. I umrzemy. Powiesz coś o dubbingu? Chwila. Dobra. Jeszcze chwila. Więc coś o dubbingu. No to tak, ja ogólnie zaczęłam dubbingować 3 lata temu, w 2020 roku. I to był mój pierwszy raz, dostałam się do roli wampirina. Dubbing jest ogólnie dość ciężki. Trzeba mieć jakby bardzo dobrą odporność, bo też trzeba być bardzo cierpliwym, bo czasami naprawdę długo siedzi się w studiu. Więc tak. Did somebody say slay? Co mi się tak czas zepsuł? Ej, kto, powie mi ktoś, która jest godzina. Ej, no teraz będę miała w głowie. Did somebody say slay? Pozdrawiam serdecznie. Nikole. Laura. Mi. Slay all. Slay all day. 18:33. Dobra, więc tak. Tą oto piękną godziną będę kończyła live'a. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli. I co? Zapiszę tego live'a i dziękuję wszystkim, którzy na nim byli. Wyczekujcie następnego. Buziaki!